Jesienne klimaty zachwycają pejzażami. Nie można się więc dziwić, że sprzyjają podróżom. Trafiamy do województwa świętokrzyskiego, gdzie jesienią kończą się zbiory tutejszej chluby – fasoli korczyńskiej, która posiada unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Fasola korczyńska jest uprawiana na Poniziu, nieopodal Nowego Korczyna, tego samego, w którym Władysław Jagiełło w 1409 roku przyjął posłów krzyżackich. Najpopularniejszą odmianą fasoli w okolicach Nowego Korczyna był i jest piękny jaść karłowy biczykowy. Te odmiany fasoli w okolicach Nowego Korczyna na szeroką skalę zaczęto uprawiać w latach 70. XX wieku. Pierwsze wzmianki o uprawie fasoli korczyńskiej pochodzą z XVI wieku, jednak prawdziwa ekspansja tej uprawy nastąpiła w połowie XX wieku. To właśnie wtedy wylewająca rzeka Nida doszczętnie zniszczyła uprawy roślin w tym regionie. Na zalanych obszarach zaczęto wówczas uprawiać fasolę, która dawała obfite plony wyróżniające się dorodnymi okazami. Z czasem zaczęto ją nazywać fasolą korczyńską. Historia upraw fasoli na tym obszarze była opisywana w wielu publikacjach. Fasola jest rośliną ciepłolubną i bardzo wymagającą w stosunku do temperatury. W tej części Ponidzia występuje mikroklimat charakteryzujący się dłuższym niż na okolicznych obszarach okresem wegetacji, wyższymi średnimi temperaturami, szczególnie w miesiącach wiosennych. Warunki te sprzyjają uprawie fasoli jaś. Jeśli chodzi o uprawę, to oczywiście ostatnie lata nastąpiła znaczna mechanizacja upraw. Rolnicy mogą pozwolić sobie na większe uprawy, gdyż zasiew, są wykorzystywane odpowiednie maszyny, są oczywiście odpowiednie środki, nawozy, środki ochrony roślin. No i oczywiście najważniejsze specjalistyczne maszyny do zbioru, począwszy od kombajnów, do maszyn do czyszczenia, do maszyn do sortowania. Rolnicy nie muszą tego robić u siebie w domach, jak to było ileś lat temu. To sprzyja utrzymaniu upraw i czasami ich zwiększeniu. Ta fasola jest tu uprawiana od czasów II wojny światowej. Dawniej nasze powiaty, trzy, Błuski, Kazimierski, Pińczowski, praktycznie w każdym domu była fasola. To była jakby podstawa odmiana. Oczywiście były te ilości mniejsze, nie było mechanizacji, nie było środków, ale każda rodzina tą fasolę miała. Zasiewy były w kwietniu, maju, zbiory były powiedzmy sierpień, wrzesień. Rolnicy rozwozili do domów i całą zimę oni po prostu w domach ją sortowali ręcznie, przygotowując do sprzedaży. Były to oczywiście mniejsze ilości w porównaniu do dzisiejszego czasu, ale to trwało też całą zimę. Do początku wiosny była sprzedaż i potem cykl od nowa zasiewu. Teraz ten cykl jest skrócony przez mechanizację. Ziarna fasoli korczyńskiej są wyjątkowo duże. W 100 gramach jest maksymalnie 90 sztuk. Mają one kształt nerkowaty, o bocznych spłaszczeniach i okrywa je bardzo cienka biała skórka. Między innymi dlatego są one wyjątkowo smakowite, delikatne i pozbawione goryczy. Nic więc dziwnego, że fasola korczyńska stała się rarytasem poszukiwanym nie tylko na rynku polskim, ale i za granicą, gdzie już dotarła jej sława. Dietetycy chwalą ją za wybitne walory zdrowotne, podwyższoną zawartość białka, soli mineralnych, szczególnie fosforu i wapnia oraz witaminy z grupy B. Fasola korczyńska charakteryzuje się przede wszystkim wyglądem, kształtem, odpowiednią wielkością ziarna, no i oczywiście walorami smakowymi. Przede wszystkim wysoką zawartością białka, najwyższą zawartością białka z wszystkich fasol uprawianych w Polsce czy w innych krajach. Także dlatego ona została wyróżniona europejskim certyfikatem. Zbioru fasoli korczyńskiej dokonuje się poprzez wycięcie całych roślin. Potem należy je dosuszać na drewnianych krosnach. Suszenie to może odbywać się wyłącznie w sposób naturalny, w przewiewnym miejscu, na świeżym powietrzu. Okres, w jakim fasola poddawana jest pod suszeniu, jest uzależniony od warunków atmosferycznych panujących w danym roku, a wybór odpowiedniego terminu młócenia zależy od umiejętności i doświadczenia lokalnych producentów. Wysuszona fasola poddawana jest procesowi młócenia za pomocą kombajnów z wykorzystywaniem sit o odpowiedniej średnicy otworów. Wymłócone nasiona przebiera się ręcznie. Z jednego hektara uprawy nie można zebrać więcej niż 2 tony fasoli.